Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że wezmę się za tą. Tylko dlaczego mam na odwrót górę? Chwila, bo jeszcze mi tutaj pomieszały się w pionie. Góra, gór, dół, lewo. Muszę jeszcze przestawić tylko tutaj obraz. Ok, będzie już dobrze. Dzisiaj się wezmę za ten telefon Samsung Galaxy A50, którego mam i nie działa w nim. Słuchajcie, co nie działa? Data Line. Data Line. Chciałem wam coś pokazać. Jeżeli uda mi się to zrobić, podniosę troszeczkę jeszcze do góry. To jest płytka wyjęta już z telefonu. Chcę wam pokazać, jak wyglądają. Jeszcze muszę do góry. Chcę wam pokazać. O, teraz będzie widać w miarę, to ok. Dobra, zróbmy coś takiego. Widzicie to? Patrzcie się, to jest gniazdo na tej płytce. Chcę, żebyście zwrócili uwagę. O, tutaj na te miejsca. Tutaj, tutaj. Tutaj. I teraz patrzcie się, mam nowiutkie gniazdo. Nawet nie wiem, czy zamawiałem, czy skąd ono jest. Patrzcie się, jak to są pięknie piny wszystkie porobione. Jak tu są piny porobione? Zaraz spróbujemy sobie dojść, chociaż na tyle, żeby sprawdzić, na których pinach jest data line, czyli od komunikacji. Zobaczcie, coś takiego. Wszystkie piny są pięknie tutaj, fabrycznie nowe. Na tym, no widać, że tutaj coś kurde od tego wkładania, jak one by się albo łamały, wytarły. Na pewno coś jest nie tak. Nie pamiętam, czy to jest ta płytka kupowana na Allegro. Jeszcze gdzieś mam drugą taką. Czy to jest ta oryginalna. Wkurza mnie jedna rzecz, że Samsung tutaj używa kleju. Podkleił to kurde tak, że no będzie trochę utrudnione wylutowanie tego gniazda. USB-C-ka. Chyba nigdy nie lutowałem, także może być tutaj różnie. Chociaż z tego, co tak tu widzę, te gniazdo, no nie jest jakoś tak skomplikowane. Dobra, spróbuję je wymienić. Kiedyś trzeba spróbować. Powiem wam tak. Szybko luknę jeszcze w necie, jak coś znajdę, jakie są piny od data line. Dobra, ogólnie to zobaczcie. Znalazłem sobie tak w necie rozpiskę USB-C. No i pierwszy tutaj pin to jest niby GND do A12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, a 12. No okej, okay, jest 12 pinów tutaj na tym. I zobaczcie teraz, jak to wygląda na tej płytce od Samsunga. Bo to jest też ciekawa kwestia. Zobaczcie, tam było 12 na zdjęciu. A tutaj mamy, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa na trzy na cztery na pięć na sześć na siedem na osiem na dziewięć na... No w każdym bądź razie mamy o wiele więcej tutaj tych pinków. Ja sobie jeszcze lutownicą je przeczyszczę z tego kleju. No widać, że jest więcej, nie? Tych połączeń. Tu będzie dosyć ciekawa kwestia. No i GND mamy, słuchajcie, na pierwszym, na drugim, na trzecim, na czwartym. No teraz tutaj zwara się porobiła taka, że trzeba to po prostu wylutować. Dlatego ja sobie użyję najpierw trochę cyny, którą namaszczę to
tą płyteczkę, żeby mi się lepiej to gniazdo potem wlutowało. No i oczywiście co, będziemy hotem to wlutowywać. Czyli co, dam sobie trochę tutaj w te gniazdo cyny. Niech nasiąknie. Ładnie poszło w jedną tą. Mówię, najpierw sobie cyny tutaj, kurde, nawalę w te, kurde, co trzymają te gniazdo. Fajna cyna. Fajna cyna, skąd ją mam? Nie wiem, kawałek cyny jakiś taki mam, cieniutki. Słuchajcie, teraz drugą stronę sobie namaszczę. Gdzie to jest? Tutaj. Teraz drugą sobie namaszczę. Niech ona się tam napije, niech wleci, kurde, na drugą stronę. Tak maksymalnie 10 sekund trzymam, mniej więcej. No i jeszcze została mi tutaj jedna strona. Ech, też się napije. Ok, gniazdo jest ładnie pocynowane. Także wiecie co? Teraz czas na co? Na hota. Ale sobie jeszcze walnę tutaj troszeczkę na te gniazdo topnika. Użyję zwykłego topnika polskiego. Cynel czy jakoś tak. No, powinien dać radę też bez problemu. Gniazda nie mam przymocowanego do żadnego uchwytu, więc będzie troszeczkę zabawy z jego podniesieniem. Najlepiej jakby się trzymało gdzieś w jakimś uchwycie, który jest mocno przymocowany, wtedy można je łatwiej poderwać. No i przydałoby się zrobić jeszcze jedną rzecz, podłożyć pod tą płytkę coś takiego, żeby nie uwalić tej maty, żeby nie przegrzała się, także idę sobie to przygotuję, no i spróbuję wylutować to gniazdo. Dobra, słuchajcie, lecę z tym koksem. Hot ustawiony. Także zobaczymy, jak to się wylutuje. Generalnie będę musiał sobie tutaj w tym hocie poprawić już kabel, bo już widzę, że mi się kable powyciągały. Jestem ciekawy, czy to tak łatwo pójdzie, czy trudno. No widzę, że będzie problem, bo ten klej jeszcze tu trzyma. I gniazdo nie jest w ogóle złapane żadnym uchwytem. Ogólnie szybko ten topnik odparował. Czyli co, użyję sobie tego topnika w strzykawce. Tylko gdzie ta strzykawka teraz jest? To jest pytanie. Ach, jak ja kocham te naprawy. Słuchajcie, muszę poszukać tego topnika w strzykawce. Szkalafonia mi się rozwaliła w pudełku. Ja pierdzielę. Gdzie ja ten, kurde, topnik pierdzielnąłem? Dobra, robię na chwilę pauzę, żeby po prostu nie tracić czasu. Oczywiście topnik gdzieś na samym dnie, jak zwykle. Albo ja sobie spróbuję teraz oczyścić troszeczkę może te złącze. Ten klej już pewnie się... No, tu będzie, kurde, trochę problem. Chodzi o to, że ten klej pewnie coś będzie trzymał. Dobra, dajemy trochę Kingbo. Leci.
Dobra, zobaczymy na razie tyle. Stacja do ręki. Następne podejście. Chociaż szczerze wątpię, że to się uda wylutować tak bez trzymania. I to jeszcze od dupy strony wziąłem płytkę, muszę ją w drugą stronę obrócić. W ten sposób. Dobra, zobaczymy. No, nie chcę przypalić gniazda od słuchawek jeszcze. Z boku jest. A już widzę, że temperatura na nie działa. Coś wam powiem. Te gniazdo. Nie, bez złapania tego w płytkę tutaj tego nie wylutuje. Także wybaczcie, ale muszę to złapać sobie w jakąś płytkę porządnie i po prostu te gniazdo wyciągnąć. Bo ta płyna pływa już, ale po prostu nie ma co trzymać tej płytki. Także tutaj będę musiał pomyśleć nad jakimś patentem, który by mocował takie płytki i wtedy można by je fajnie podnieść. Powiem wam tak, gniazdo wylutowane. Fajnie wszystko, piny są. Teraz użyję plecionki po prostu do ściągnięcia tej starej cyny tutaj. Zobaczymy jak to pójdzie. Taką wziąłem naprawdę cieniutką plecionkę. Czy ona wyciągnie z tych? No, ta cienka daje rady. Uhuhu, pięknie wyciągnęła, zobaczcie. Bez problemu, jeszcze kurde umorosałem tą. No kolbę zahaczyłem o plastiki. Wali tym plastikiem także. Szkoda gadać. Gdzie ja mam nożyczki? Obetniemy sobie tą plecionkę. Dobra, Chris, spokojnie. Bez emocji. Bez emocji, na spokojnie sobie to ogarniemy. 360 stopni. 4, 5, 6, 7. Nie wyciągnęła do końca. 8, 9, 10. Pięknie wyciągnęło. Raz, dwa, 3, 4. Przepięknie. No to teraz te pola tutaj, słuchajcie. No jeszcze kabel od iPhone'a przyjaram. Macie tak nieraz, że jak robicie po prostu coś lutownicą pod mikroskopem, z boku gdzieś jakiś kabel wystaje. Jedynie co się obawiam, to dobra, jeszcze tutaj. Trzy, cztery. Okej, pięknie wyciągnęło. Słuchajcie. Wszystko pięknie, na razie idzie, ale powiem wam jedną sprawę. Te gniazda jest tak powyginana już, znaczy ta płyta, że jest masakra, to jest banan. To jest banan, ja ścisnąłem je w taki uchwyt większy. Po prostu naprężenie, które było pod wpływem ciepła, wygięło je tak, że masakra. Trochę je naprostowałem teraz. Ale ta płytka to jest jak plastelina. No jeszcze mi się kurde przekrzywił ten. Ja pierdziele. Dlaczego? How dare you? How dare you? Nie mów tylko, że mikrofon tutaj się odlutował, czy co to jest? Mikrofony są o tyle przerypane, ale nie widzę. Nie, jest, mikrofon się odlutował jeszcze.
How dare you? Kurde, to jest już w ogóle przerypane. Te mikrofony są lutowane, słuchajcie, na niską, tąpliwą cynę. Dziś podejrzewam. Będę musiał go z powrotem przylutować, wariata. To jest, słuchajcie, ważna sprawa, bo nie wiem, jak teraz będzie mnie słychać, jak będę gadał przez telefon. Dobra, go sobie ogarniemy na końcu. Odłożymy sobie go na bok. Delikatnie damy temperaturę, gdzieś tam, nie wiem, 200 stopni. Powinno dać rady. Mam bizmuta gdzieś, ale już nie będę kombinował. Tu musi być w każdym razie dziurka w środku. No i trzeba będzie poprawić jeszcze tego wariata. Jeszcze popatrzę się, czy nic tu nie podpadało. Gniazdo słuchawkowe w miarę przeżyło. Potem to przemyjemy wszystko IPą z drugiej strony. Dobra, biorę się za czyszczenie tego z tej płytki tutaj. Także jest co robić, jak widzicie. Czy to zadziała? Szczerze wam powiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Wątpię z tego, co tu już się wydarzyło. Dobra, najpierw sobie ogarniemy płytkę, tak żeby ona była czysta, bez żadnego syfu. Mówię, jak to wypali, to będę w szoku. Całkiem możliwe, że te piny, które były w tym gnieździe, po prostu już się powycierały. I z kabel USB-C najzwyczajniej w świecie nie łapał. Dobra, gniazdo jest spoko, nieuszkodzone nic. Powiem wam, że no nie jest to takie hop-siup na takich cieniutkich płytkach wylutowanie. Teraz gniazdo słuchawkowe tutaj IPą przemywam, bo ten topnik, jak się gdzieś tam dostanie w te zakamarki, to potem będę wkładał kabel. To będzie czuć, że wchodzi jakoś dziwnie. A tak to... W sumie mogłem zrobić jedną rzecz. Zabezpieczyć sobie tą płytkę troszeczkę folią aluminiową. Tak, żeby te gorące powietrze jak najmniej korodowało z tym wszystkim. No i teraz do ogarnięcia jest te złącze tutaj. Czyli tutaj może musimy się troszeczkę zatrzymać. Wezmę sobie, użyję mojego nożyka. Chodzi mi o... Tutaj takie są jakieś dziwne jeszcze pozostałości. Nie chcę też laminatu w żaden sposób uszkodzić. Słuchajcie, to jest ten klej fajansowaty. Spróbuję go. W sumie to teraz mógłbym najlepiej lutownicy użyć. Wstawić 200 stopni. I ten klej, który tu został, lutownicą potraktować. No, jest. To mi kompletnie utrudnia wlutowanie tego gniazda. Widzicie, co się dzieje? Robi się taki proszek z tego kleju. Ja muszę tutaj całkowicie to oczyścić. Pięknie, na 200 stopniach. Słuchajcie, schodzi elegancko. Gdybym teraz tutaj gniazdo włożył, to słuchajcie, tutaj by był taki schodek pod kątem. Te piny by nie dolegały przepięknie, równiutko do całej płytki. Dlatego ten klej musi zostać usunięty w całości, powolutku, nie ma co się spieszyć. Ładnie schodzi w temperaturze 200 stopni, się krystalizuje tak jakby. No i przepięknie. Tutaj zszedł, teraz w tą stronę.
od tej strony go będę ściągał. O. Widzicie? Tu jest taka kurde warstwa jeszcze tego kleju. Gdzieś czytałem, że takie kleje potrafią po czasie przywodzić nawet prąd, z tego względu, że one się jakoś chemicznie coś tam zmieniają. I były takie sytuacje, że nawet ktoś to pokazywał na filmiku, że miał gdzieś zwarcie, usunął klej, zwarcie ustąpiło. Śmieszne, nie? Dobra, jeszcze tu go usuniemy. Czyszczę sobie grot. Mam jeszcze taki fajny ten bajer do stacji lutowniczej WEPA 937. Plus, że jest taki jakby skalpel, który jest podgrzewany. I nim można pięknie sobie taki klej skrobać zamiast grotem, ale grot, jak widać, też daje rady. Słuchajcie, no gniazdo elegancko oczyszczone z tego kleju. Jeszcze raz IPA doczyścimy to, żeby to miało ręce i nogi. No przepięknie. Spróbuję teraz przymierzyć tamte gniazdo, które mam. Czy to będzie pasowało, czy nie będzie pasowało. Słuchajcie. Nówka sztuka. Wow. Próbuję je złapać jakoś pęsetą. Słuchajcie, zobaczę. Tutaj ładnie. No nie pasuje. Ha! Nie będzie pasowało. Totalna lipa. Jezu, jak są wysoko te piny w ogóle od płyty, zobaczcie. No to sobie załatwiłem telefon. Słuchajcie, nie mam USB-C złącza. Oh my god. Tu jest totalnie inna ta. Widzicie, jak to siedzi? Tam jest taka ta. Oh my fucking god. Te złącze USB-C nie podpasuje. Kurde, jedyna nadzieja, wiecie, w czym jest? Ja pierdzielę, wam coś pokażę. Ja kupowałem te przetworniczki, one mają USB-C złącze. Tylko jest pytanie... Nie, to jest całkiem inne USB-C, ale zobaczcie, ile pinów jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pinów jest. Czyli są dwa od zasilania i dwa od data plus, chyba data minus? Nie, chociaż tutaj idzie tylko zasilanie. Jest totalnie inne. Niby USB-C, ale inne. Nie no, ale w topę zaliczyłem. Nie mam złącza USB-C. Znaczy mam jeszcze jakieś inne płytki z telefonem, gdzie siedzą jakieś złącza USB-C. Na przykład Motorola. Kurde, idę zobaczyć na tej płytce od Motorola. Chwila, moment. Słuchajcie, złącze od Motorola też nie pasuje. Jest całkowicie inne. Totalnie inne. Zresztą zobaczcie, jak ono wygląda pod spodem. Motorola ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest pierwsza linia. Tutaj tych. Drugie ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na 12. Także tutaj, kurde, nawet Motorola nie podpasowała. A tak pięknie się łatwo wlutowało z tej Motorolki. Nic nie jest uszkodzone, to nawet gniazdo. Słuchajcie, lipa jest straszna. Chciałem dobrze, a sobie narobiłem tylko problemów. I tak naprawdę nie mam teraz sprawnego telefonu, żeby te gniazdo tutaj pasowało. Jedno, co mogłem się przyjrzeć po zakupie tych płytek felernych z Allegro, czy one mają tutaj
W środku wszystkie piny ładnie. Bo tutaj jest masakra. Słaba jakość jest, wiem. Wiecie, ile tu mam pinów tak naprawdę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mniej więcej tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest jakiś jeden długi. Po tej stronie też jest jakiś jeden. Czyli nie mamy jakby kompletu. Po drugiej stronie. Słuchajcie, mam też raz, dwa i raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Po środku, nie? Po środku sześć. Jeżeli sobie byśmy weszli na ten jeszcze raz datasheet. Czyli mamy tak. No jest niby VBUS. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To są te. Chodzi mi o, o to, nie? A4, A5, A6, A7, A8, A9. Niby jest ten fabus. D plus i data minus. Ale coś nie działa. To w zależności jak włożymy sobie kabelek, to widzicie, że jest na krzyż, nie? To będzie nam to działało. No powiem wam szczerze, że jest jakaś lipa totalna z tym gniazdem. Dlaczego to tak jest? Dlaczego nie działa? Nie wiem. Jeszcze mam czas, żeby podskoczyć do lombardu, kupić jakiś kuźwa używany telefon do 200. Najlepiej, żeby był z USB-C. Sobie wyczyszczę jeszcze te gniazdo IPą w środku. No jest, widać, że są tylko po środku te piny. Ale co by sugerowało, że to powinno iść tutaj data plus i data minus. Dlaczego nie idzie? Tutaj jeszcze można by wyczyścić te piny przy okazji. Żeby to kurde ładnie było. Postaram się to jakoś tutaj lutownicą szybko ogarnąć. No powiem wam, że piny są cacy. Naprawdę, nie mam tu się do czego przyczepić. I co, jeszcze raz będę wlutowywał te gniazda z powrotem? Przecież to nic i tak nie zmieni. A nie mam wyboru. Nie mam wyboru, musi mi chociaż telefon ładować. Także słuchajcie, będę jeszcze raz je wlutowywał. Ja pierdziele, no zamówić na razie nie zamówię. Już lepiej zamówić, kurwa, płytkę. Serio wam mówię, lepiej zamówić jest płytkę całą, niż gniazdo i się z tym połować, gdzie tu możemy wymienić całą płytkę. Tylko z tymi płytkami to jest tak, że słuchajcie, ceny są nawet 100 zł za taką płytkę. Czyli kogoś tutaj mocno pogrzało w łeb, że tak powiem. Skromnie. A minimum, z tego co widziałem, 4 dychy, 49 zł. Za taką płytkę, słuchajcie. Gdzie ja mam tą plecionkę? Jeszcze plecionka gdzieś. Kurde, jak ja kocham te rzeczy. No jeszcze plecionka mi gdzieś się schowała. Tu leży, ślepy jestem jak kret. Słuchajcie, jak widzicie, ta naprawa nie jest jakaś taka wymarzona moja. Ściągnę tylko jeszcze z tych tutaj boku tą cynę. Bo ona wkurzać mnie będzie przy montażu.
Dobra, cena ściągnięta. No co, nie zostaje mi nic innego jak z powrotem wlutować ten szajs. Niby jest ok. Niby jest ok. A tylko tak naprawdę te gniazdo tutaj pasuje. I to jeszcze powiem wam, że jest trochę lipa. Jeszcze ten klej tutaj, kurde, na tym gnieździe został. Z drugiej strony. Już taka rzeźba. Szkoda gadać. Widzicie? Tutaj na tej. Serio wam mówię, to jest taka rzeźba. Szkoda gadać. Lutownicą, no to tutaj już będę ryła ten plastik, także to nawet nie ma co tak za bardzo się tym bawić. Jedynie to jest opcja ze skalpelem i to jakoś się ogarnięcie. Wiecie, chodzi o to, że by... Jak to jest tu zrobione? Nie chcę tych pinów też uszkadzać w żaden sposób. Po prostu ten klej jest tutaj pomiędzy tymi, nie? Wiadomo, że jak położę gniazdo i będę grzał hotem, to ono siądzie w jakiś sposób. Natomiast ten klej nie ułatwia mi tego. To jest właśnie taka robota. Pod mikroskopem. Najlepiej napić się relanium jakiegoś, żeby się ręce nie trzęsły, żebyśmy byli spokojni. Albo skrobać tak po setkach milimetrów. Tutaj można by jeszcze zrobić taki patent, że te piny też delikatnie obskrobać. Dobra, słuchajcie, nie będę kombinował. To jest taka sztuka dla sztuki. Po prostu wlutuję te gniazda z powrotem, zmontuję to wszystko do kupy. Zobaczymy, czy to będzie działało, czy będzie chociaż działało samo jakby. Ładowanie. Tu na razie zrobię w ten sposób. Potem sobie pocynuję delikatnie te pady. No tak zrobię. Także ja daję topnika jeszcze raz. Najlepiej, żeby on sobie tutaj wszedł fajnie pomiędzy te. I co? Teraz tak o. Zrobimy jeszcze taki motyw, że damy troszeczkę cyny na te boki. Okej. Dobra. Nie za dużo na razie. Potem sobie to i tak jeszcze podlutuję do końca. I na końcu powiem wam, że to złapanie to jest pikuś. Dobra, słuchajcie, ja te gniazdo z powrotem grzeję. Potem. I spróbuję je po prostu docisnąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jeszcze mam mikrofon do wlutowania. Poprawienie tej. Także jest wesoło. Nie ukrywam. Mówię, dociskam te gniazdo jak najmocniej. Okej, na razie tyle starczy. Te ją złapały. Dobra. To na razie tyle, jeżeli chodzi o te gniazdo.
Teraz sobie je podlutuję po prostu tą cyną, tak jak to miało być zrobione. Czyli niech się wleje tutaj trochę tej cyny. Pięknie. Przepięknie. Dobra, tu mamy jedną stronę złapaną. Teraz drugą złapiemy. No, USB-C w porównaniu do micro USB to jest całkiem inna liga. Pięknie. No, powiem wam, że ta stacja lutownicza daje rady. Ok, pięknie tutaj podtrzymane. Na końcu sobie zmienię grot i te piny tutaj podlutuję. I teraz został mi tak motyw z szym. Słuchajcie, idziemy na drugą stronę. Poprawiamy tego wariata, bo on się odważył przesunąć. To jest pikuś. Najgorzej będzie z mikrofonem, bo nie wiadomo, czy on będzie potem funkcjonował. Powolutku. Powolutku. Jednak sobie dam troszeczkę tego Kingwo. Niech zwidrzy. OK. No i próbujemy tego hat-tricku. On sam wskoczy na swoje miejsce. Ha! Well done. Został mikrofon. Do mikrofonu trzeba będzie troszeczkę inaczej podejść. Ja sobie z Kingbo dosłownie mikroskopijne ilości stopnika, tak tylko żeby tutaj, o. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Gdzie ten mikrofon się podział? Tutaj jest. Gdzie on wypadł? Jeszcze raz, żeby go nie wtopić. OK, tą stroną. I teraz ja sobie zrobię taki motyw, że obniżę temperaturę na 250 stopni. Myślę, że to wystarczy. Słuchajcie, 250. Z mikrofonami jest bardzo trudna sprawa. To nie jest takie naprawdę. Powinienem od spodu w ogóle tą płytkę grzać, ten mikrofon. Ale zobaczymy, jak to pójdzie na 250 stopniach. On powinien sobie lekko siąść, jak się tam rozgrzeje. Dlatego dałem minimalnie topnika. I tutaj ten czas. No siądź, kochany. Dobra. Mam nadzieję, że siadł. Poczekam 10 sekund. Sprawdzę teraz, czy on się rusza.
Słuchajcie, nie rusza się. Także to jest dobry znak. Dobra, nie kombinuję. Wkładam tą płytkę z powrotem, słuchajcie, do telefonu. Dobra, jeszcze lutowanko mi zostało tego gniazda. Cyna. Bardzo malutka. Nie wiem, to jest 0. Tylko tutaj jest taki problem. O, najlepiej tak będzie trzeba robić. Tak bokiem będę się ślizgał. O ile mi tu wyjdzie. Dobra, ja zrobię na chwilę pauzę, bo chcę to zrobić po swojemu i w sensie to i tak jest obraz strasznie niewyraźny. Słuchajcie, coś wam pokażę. Te gniazdo w środku. Tam jest błoto. Tu jest dosłownie muł. Zauważyłem, że w ogóle nie wchodzi do końca. Ja pierdzielę. Ziemia wychodzi dosłownie. O mój Boże. Ile tu jest syfu w tym gnieździe. Ja się dziwię. Dlaczego ona mi do końca nie wchodzi? My God. Jakoś może lepiej ostrość uda się zrobić. Widzicie to? Dobra, teraz będzie lepiej. Patrzcie się. O kurwa. Ile wyleciało syfu. Jeszcze robię to w gołych rękach. Nieknie szlak. Słuchajcie, tutaj igiełka by się przydała. Taka zwyczajna do szycia. Chociaż jeszcze to ogarnę pensetą. My God, ile tu brudu było w tym gnieździe. Być może, że te piny do końca nie dochodziły od data line i tylko łapało samoładowanie. Boże, biorę kurde IP i to po prostu jeszcze raz wyszoruję. Samą szczoteczką powiem wam, że nie zdaję egzaminu czyszczenia takiego gniazda. Po prostu wezmę to na razie poza kadr. Tutaj co się wydarzyło, to jestem w takim szoku, że ciężko mi jest w to uwierzyć. Jezus, dopiero te gniazdo tak naprawdę będzie funkcjonowało poprawnie. Dopiero teraz spróbuję włożyć taką jeszcze wtyczkę. Czy będzie jakaś różnica w tym? Wiecie co, o co chodzi z tym wszystkim? Że tak naprawdę to mi dochodziło gdzieś tutaj. Nie do końca. A teraz jak włożę? O, był taki klik. Słuchajcie, był taki klik, którego wcześniej mi brakowało trochę. Jest, teraz się zaklikuje po wejściu do końca. Jak teraz tu będzie data plus, data minus działało. Jestem w szoku. Słuchajcie, robię pauzę, spróbuję tą płytkę podłączyć do telefonu. Dobra, słuchajcie, podsumuję to tak. Wielka kupa z tego wyszła. Wylutowałem całe te złącze USB. Przelutowałem je z powrotem. W międzyczasie jeszcze mi odpadł mikrofon, przesunęła się ta, ten taki jeden pin do czegoś tam, o nie, już nie potrafię tak szybko teraz powiedzieć do czego, jakaś tam coś tam łączy, nie?
I tego, i co powiem, no wyczyściłem gniazdo, w środku był taki syf, że aż byłem w szoku, sama ziemia, niestety to nic nie pomogło, telefon jak dalej, nie widzi połączenia po USB-ku, nawet kamera termowizyjna podłączona też jej nie widać, pokażę tylko ciekawą taką tutaj kwestię, co się dzieje po podłączeniu tej kamerki, uruchomię tą aplikację. Patrzcie, ona tutaj pokazuje, żebym podłączył tą kamerkę, nie? Podłączam ją. Daję sobie na ładowanie i patrzcie na to. Podłączone urządzenie wykrywa, że coś jest. Użycie do USB. Tutaj te opcje są szare, niepodświetlone. Nie mogę nic zrobić. Tak jakby w tym urządzeniu było coś, nie wiem, z firmware'em skopane. No ciężko mi jest powiedzieć. No na pewno to gniazdo nie jest problemem. Jestem przekonany. Piny ma od komunikacji, z tego co widziałem po obrazkach, jak jest, jak są te piny tam rozprowadzone. Daję to urządzenie. Myśli i dalej. Podłączone urządzenie. Także wykrywa, że jest podłączone. Zasila je. Bo słyszę, że pracuje ta soczewka tutaj. Ale komunikacja leży i kwiczy. Także albo gdzieś w tym telefonie uszkodzony jest firmware. Coś jest zablokowane, także nie potrafię dojść do tego, o co w tym chodzi. Nawet jak, słuchajcie, zaraz wam coś pokażę jeszcze. Klawiatura, nie? 0, co ja robię? Gwiazdka, krzaczek, 0808, krzaczek. Tu są opcje, w których powinien ten telefon pracować i powinien mieć komunikację po USB-ku. MTP plus ADB. Instalacja sterowników na laptopie robiona. Oczywiście nic nie działa. W sensie nie, dalej nie ma tej komunikacji po USB-ku. Także telefon tylko na szczęście ładuje. I co wam powiem, no ten mikrofon, który mi się odlutował, dzwoniłem do mamy, działa przepięknie głos, także chociaż tyle dobrze jest, bo gdyby nie działał, on tutaj jest od tej strony, ten mikrofonik, gdyby nie działał, no to już musiałbym naprawdę dzisiaj lecieć gdzieś szukać jakiegoś telefonu sprawnego, bo niestety muszę wykonywać jakieś tam połączenia i odbierać, także ja nie wiem. Piszą ludzie, że ta płytka tutaj, co się montuje, że są jakieś podróby, że to nie działa wtedy. A te płytki, które są za 100 zł, szczerze mówiąc, nie opłaca mi się ich kupować. Wolę dołożyć następną stówę, kupić jakiś taki telefon używany. Także tyle w temacie. Nie udało się, szkoda. Chyba to jest kolejna już próba podejścia do tego telefonu. Także ktoś go wiedział, dlaczego oddaje do Lombardu. Pewnie dlatego, że nie działał przesył danych. A zanim oni tam to sprawdzą, to już tej osoby nie będzie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Hejka.